No ja mam. Masz? Masz? Czekaj. Dobrze jest. Następny. Mamy to. Co, w drugą stronę sobie znaczymy? Najpierw jedziemy obwód, co? W koło chyba, nie? Tak. Nie? Nie ma co się z tym tak bawić. Jedna strona jest. Co, jedziemy tu teraz? No możemy, nie? Do mnie, do mnie. O, czekaj, majster. Jest? Jak u ciebie? U mnie jest. U mnie jest, bo tam superek troszeczkę. Przynieś pilarkę, co Darku? Tu chlaśniemy sobie jołówka 94. Co? Już ci mówię, mam ołówek, no. Jeszcze z dołu, bo to pcha dół zawsze. Wypycha, znaczy się 94, dobra. No i widzicie, idzie bardzo fajnie. A za chwilę, jak już to będziemy mieli zrobione, to samo już sobie sznurek przełożymy na tą stronę, wypełniamy środki. I później wam pokażemy, jak to wszystko łapiemy, żeby to się tutaj nie rozjeżdżało. Bo doraźnie jest to złapane tylko po jednym gwoździu, tak żeby to się trzymało, żeby wyznaczyć linię. A całość będziemy za chwilę wzmacniali i łączyli to w taki sposób, aby to się po prostu przy betonowaniu nie rozjechało. Jedna strona, a drugą stronę to samo trzeba zrobić teraz.
No i tak to, moi drodzy, wygląda. Zaraz wam pokażę dziś z bliska, jak już będziemy mieli to wszystko poukładane. Oczyścimy trochę te blaty. Ułożymy, pójdą do wykorzystania na słupy, na wieńce kolejne. A jak to wszystko zrobię, tak jak wspomniałem wcześniej, pokażę wam, jak to wszystko wygląda już po wylaniu.